Tango Sławomira Mrożka. Sztuka ta powstała w 1964 roku i przysporzyła autorowi międzynarodową sławę, zwłaszcza w latach 60. Co jest ważne w tym dramacie? Przede wszystkim osoby dramatu, które występują i na które trzeba zwrócić uwagę, bo są bardzo ważne. Mamy trzy pokolenia. Najmłodsze pokolenie, do którego należy Artur, średnie pokolenie, czyli jego rodzice, to jest Eleonora i Stomil, i najstarsze, trzecie pokolenie, to jest rodzeństwo, czyli Eugenia, zwana babcią, i Eugeniusz, starszy pan, który jest jej bratem. Osoba, która się wyłamuje z tych trzech pokoleń, to jest Edek, tak zwany partner z wąsikiem. Ale o Edku to innym razem. Ci bohaterowie są bardzo ważni, tworzą rodzinę mieszczańską, mieszkają w takim typowo mieszczańskim mieszkaniu. Bardzo ważne w tym dramacie są didaskalia, bo cała sztuka składa się z trzech aktów i każdy akt jest poprzedzony szczegółowymi, bardzo skrupulatnie napisanymi przez Mrożka didaskaliami, które są ważne dla reżysera, jak chodzi o scenografię. Te didaskalia są naprawdę, odgrywają tutaj i niezmiernie ważną rolę, ponieważ one podpowiadają i sugerują, co się w rodzinie zmieniło. I teraz tak, jak otworzymy akt pierwszy, to mamy opis tego mieszkania. Naszą uwagę zwraca bałagan, zamieszanie, które panuje w tym mieszkaniu, nieład, ponieważ jest tam wiele rzeczy niepotrzebnych, wiele rzeczy z przeszłości, sprzętów, rekwizytów, które można było już dawno wynieść na strych, czy do piwnicy, czy wyrzucić. Bo na przykład stoi wózek z budką, wózek dziecięcy po Arturze, a Artur ma 25 lat. Stoi katafalk. Katafalk, czyli taki podest, na którym kładzie się trumnę zmarłego. Katafalk po dziadku, a dziadek umarł 10 lat temu. Mamy również naczynia, na stole są poukładane talerze z różnych, kompletów stołowych, z różnych zastaw, każdy talerz jest inny. Porozrzucane są sprzęty, na meblach leżą draperie, materiały, które sprawiają wrażenie takiego właśnie rozplamienia, niekonturowości pomieszczenia, takiego rozmamłania, zamieszania. W tych didaskaliach również, czyli można by wywnioskować, że panuje tam taka swoboda obyczajowa. Nikt nie pilnuje tego porządku, nic nie jest na swoim miejscu. Wszystko jest dozwolone, taka degrengolada, taka samowolka, kompletna wolność i taka wyzwolona obyczajowość. W tych didaskaliach poprzedzających pierwszy akt mamy również bardzo szczegółowy opis konkretyzacji bohaterów, czyli wyglądów zewnętrznych. Bo na przykład babcia, która na razie zwana jest babcią, jak pisze Mrożek, charakterystyczne dla niej jest tak zwane, jak Artur później powie, starcze rozwydrzenie, bo babcia wcale nie jest ubrana jak typowa babcia, gdyż ma na sobie właśnie na głowie ma welon z sukni ślubnej, co jest jeszcze charakterystyczne dla niej,
Ma suknię właśnie z trenem wlokącym się po ziemi, bardzo jaskrawym kolorze, w olbrzymie kwiaty, ma dżokejkę, a na nogach trampki, czyli właściwie te trampki i jej zachowanie, takie rozwydrzenie i zadawanie się z Edkiem, sprawia, że babcia przypomina nam nastolatkę, jakąś współczesną nastolatkę. Jest dziwna. Następnie starszy pan, czyli jej brat, Eugeniusz, znowuż też jest dziwnie ubrany. Jest siwy, dobrze wychowany. Ma na nosie okulary oprawione w metalowe, takie pozłacane oprawki. Ma na sobie żakiet jaskółka, sztywny kołnierzyk, biały, trochę brudny, ma krawat, no również szpilkę z perłą w krawacie, ale na przykład już poniżej pasa jest ubrany dziwnie, bo ma shorty koloru khaki. Wysokie szkockie skarpety, popękane lakierki, gołe kolana, czyli też jest tak niepoważnie ubrany. Naszą uwagę zwraca również Edek, który jest takim typem spod ciemnej gwiazdy, jest takim lumpem, osobą, która narobi tutaj dużo zamieszania, ale która podoba się kobietom, a mianowicie jest to taki osobnik właśnie spod latarni czy spod ciemnej gwiazdy, ma na sobie koszulę w brzydką kratę, rozpiętą na piersiach, wypuszczoną niechlujnie na spodnie, podwinięte rękawy, spodnie jasno popielate, szerokie, brudne, pomięte. Kobietom się podoba i to będzie powtarzać Eleonora i Ala, jak Edek będzie podciągał te portki, czy jak będzie wyjmował z tylnej kieszonki grzebień i przeczesywał się, poprawiał sobie fryzurę. Ma również brudne, pomięte buty, jaskrawo-żółte, skarpetki w jaskrawych kolorach, często się drapie po grubym udzie, włosy zawsze ma brudne, tłuste, niechlujnie wygląda i charakterystyczny kwadratowy mały wąsik. Ten wąsik nawiązuje do albo takich postaci historycznych, jak chociażby z historii kinematografii Charlie Chaplin, czy do postaci historycznej, jaką był Adolf Hitler. Raczej do tej drugiej postaci, jak chodzi o brak manier Edka. Edek jest oczywiście nieogolony. Na ręce ma zegarek w złotej bransolecie. I Edek gra w karty razem z babcią, czyli z Eugenią i z Eugeniuszem. Pojawia się również tutaj konkretyzacja Artura, ponieważ Artur należy do najmłodszego pokolenia i on będzie chciał dokonać zmian takich idących w dobrym kierunku w tej rodzinie, to znaczy będzie chciał odzyskać prawdziwą, normalną rodzinę. Artur ma 25 lat. Jak czytamy, jak Mrożek pisze, jest człowiekiem prawidłowo rozwiniętym, dorodnym i regularnym, w standardowym, dobrze i efektownie na nim leżącym ciemnym garniturze, z białą koszulą, z krawatem, jest czysty, schludnie, estetycznie ubrany, ma pod pachą kilka książek, skryptów, ponieważ on studiuje na pierwszym roku medycyny na uniwersytecie, właśnie wraca z wykładów, przychodzi do domu i denerwuje się, ponieważ widzi, że źle się dzieje pod jego nieobecność w domu. I teraz gdybyśmy chcieli streścić ten pierwszy akt, no to właśnie wraca z wykładów, z zajęć Artur do domu i znów zastaje w domu chaos. I cierpi z tego powodu, ponieważ widzi, że babcia się źle prowadzi, zadaje się
właśnie z Edkiem i razem z Eugeniuszem grają w karty. Ta gra polega też na tym, że każda z osób, która wyrzuca kartę, musi jakiś banalny, krótki wierszyk powiedzieć, jakąś rymowankę. To jest warunek, żeby tę kartę wyrzucić. Więc przykładowo mamy takie rymowanki jak na przykład ja go brzdęk, a on mi pękł. Jeżeli ktoś nie rymuje, no to obowiązkowo gra jest zatrzymywana i osoba wyrzucająca kartę musi coś do rymu powiedzieć. Artur, widząc domowników, którzy nic nie robią, marnują czas, wpada w wściekłość, jest zdenerwowany, wyrzuca, zwraca uwagę i wyrzuca, próbuje wyrzucić stamtąd Edka, mówiąc do niego won. Tymczasem Edek zainteresował się książkami, konkretnie atlasem anatomicznym, który trzyma pod pachą Artur. Ten atlas go zainteresował, zwłaszcza rysunki, zdjęcia, które tam się znajdowały. Nawet chciał pożyczyć od Artura ten atlas, ale Artur się nie zgodził, ponieważ ma niebawem egzamin i musi się z niego uczyć. Artur postanawia ukarać domowników za to, za tę degrengoladę i za ten bałagan, który ponownie zastaje w domu, który go bardzo zmartwił, a mianowicie babcię wysyła na katafalk, żeby spoważniała, żeby się wystraszyła, żeby pomyślała już ile ma lat i że niebawem może umrzeć. Mało tego, każe zapalić gromnicę na tym katafalku, więc jeszcze bardziej ją pogrąża i dodaje takiego katastroficznego nastroju. Babcia się nie chce zgodzić, protestuje, no ale w końcu się podporządkowuje Arturowi, więc odsłania wnękę, w której ukazuje jej katafalk nakryty czarnym zmurszałym suknem i gromnicę, wydaje jej rozkaz, każe jej leżeć i udawać zmarłą. I babcia tak robi. Tymczasem jak chodzi Edek zapala tę gromnicę, jak chodzi o Stomila, ponieważ pojawia się ojciec Artura, Stomil. Ojciec jest w szlafroku, rozpięty. To jest nowoczesny, awangardowy artysta. On nam przypomina, to jest taki artysta awangardowy z dwudziestolecia międzywojennego, taka karykatura artysty. I synowi się nie podoba to, że on jest taki roznegliżowany, że jest taki rozmamłany, że nie daje mu dobrego przykładu. Nie odpowiada mu to, że jest artystą zbuntowanym. Oczywiście Sławomir Mrożek tutaj śmieje się z tych artystów, którzy buntowali się w sztuce, którzy byli nowocześni, a więc nawiązuje do parnasizmu z Młodej Polski. Próbuje w krzywym zwierciadle pokazać Stanisława Przybyszewskiego i Witkacego i artystów właśnie awangardowych z dwudziestolecia międzywojennego. Pamiętamy awangardę krakowską czy futurystów. Stomil eksperymentuje w sztuce, co też denerwuje bardzo syna. No nie jest wzorem ani ojca, głowy rodziny, co też Artura bardzo niepokoi i z czym walczy i co go denerwuje. Na dodatek Arturowi jest bardzo ciężko, żeby ogarnąć tę rodzinę i doprowadzić ją do porządku. Stomil eksperymentuje też na rodzinie, ponieważ zmusza całą rodzinę do tego, żeby obejrzeli jego nową sztukę,
znów eksperymentalną. Ta sztuka opowiada o powstaniu świata, powstaniu Adama i Ewy, o narodzinach ich w raju. No ale właściwie nie jest ważna treść, tylko w tej sztuce ważne jest, żeby wywrzeć mocne wrażenie na widzach, żeby ich wystraszyć, żeby przeżyli taki szok czy katarzis. I o to właściwie chodzi i ta sztuka ledwo się zaczęła, zaraz się kończy, ponieważ kończy się wybuchem. Wszyscy są wystraszeni i o to Stomilowi właśnie chodziło, żeby wystraszyć. Kończy się ten eksperyment teatralny eksplozją. I to jeszcze bardziej wprowadza w furię Artura. Artur chce odzyskać dawną, tradycyjną rodzinę. W związku z tym głosi pewne hasła. Znajduje wsparcie i pomoc w wuju, czyli w Eugeniuszu, który jest bardzo zacnym, dobrze wychowanym, eleganckim, starszym panem, jak już czytaliśmy w Didaskaliach, jak jest ubrany. I obaj posługują się takim hasłem od nowa, a odzew, który mają, to jest odrodzenie. Artur walczy z moralnym przymusem do niemoralności, jak sam mówi, który panuje w tym domu. Twierdzi, że już nic nie jest możliwe, ponieważ wszystko w tym domu jest możliwe niestety. Ten dom jest taką karykaturą rodziny. Panuje tam farsa, całkowity kompromis i dezynwoltura i taka swoboda obyczajowa, na co się Artur nie chce zgodzić i szuka sposobu, jak przywrócić dawny ład, dawny moralny porządek w tej rodzinie. I teraz mamy akt drugi. I Artur myśli o tym, żeby zrealizować jakiś konwenans, jakąś ceremonię rodzinną, jakiś zwyczaj, który przywróciłby dawny ład w rodzinie i wszystko wróciłoby na swoje miejsce. Matka byłaby prawdziwą matką, babcia zachowywałaby się jak babcia, ojciec stałby się głową rodziny i tak dalej, i tak dalej. Zatem w akcie drugim Artur postanawia dla zasady, czyli nie naprawdę z miłości, ale dla zasady ożenić się ze swoją kuzynką Alą, 18-letnią Alą, która, jak oświadcza członkom rodziny, uciekła z domu, nie ma zamiaru tam wracać, ona tutaj już zostanie, jest taka nowoczesna. Ta Ala może nam trochę przypominać bohaterkę Rodziny Młodziaków, Sferdy Durkę, Zutę. No i Artur wciąga w swój plan Alę. Ona jednak, rozumiejąc zgodnie z zasadami totalnej swobody, nie widzi takiej potrzeby. Ona rozumie, że chodzi tylko o zasadę, a nie chodzi o prawdziwą miłość, że oni się mają pobrać, ponieważ Artur ją kocha. Ale w końcu Arturowi udaje się przekonać Alę do zalet tego konwenansu i że chce jakby uratować świat, uratować ich rodzinę. Bardzo Arturowi przeszkadza i bardzo go denerwuje Edek, który właśnie w tym domu robi wiele złego. Eugeniusz bardzo ciekawie opisuje Edka, mówi, że jest nie dzisiejszy, że może ma dobre serce, chociaż nie wygląda na inteligentnego,
mówi, że jest debilem, cytuję, że to jest postać wredna, ma brudne paznokcie, w ogóle oszukuje w kartach Edek również, siorbie przy jedzeniu, rządzi się tutaj jakby był u siebie, Eugeniuszowi się to bardzo nie podoba i w tym ma podobne zdanie do Artura. Mało tego, Edek używa szczoteczki do zębów, ale nie do mycia zębów, ale do czyszczenia butów, ponieważ uważa, że zęby ma zdrowe, natomiast buty mu się brudzą, kurzą. Edek wyraża się wulgarnie, zachowuje się nieprzyzwoicie, prowokująco. Na dodatek jeszcze Artur pragnie się go z domu pozbyć, ponieważ jak sam krzyczy, że w domu panuje bezwład, entropia, anarchia i on pragnie przywrócić dawną hierarchię wartości. Natomiast Edek działa na kobiety bardzo ponętnie, prowokująco. Eleonora zwraca uwagę, że on pięknie siorbie, pięknie pije. I Artur próbuje zawrzeć układ ze swoim ojcem, z Tomilem, ponieważ zauważa, że Edek w nocy potajemnie zakrada się do sypialni jego matki, czyli Eleonory. Kiedy Artur go na tym przyłapuje, to Edek mówi, że idzie do kuchni, bo mu się pić chce, ale to nieprawda, bo on zmierza do sypialni Eleonory, czyli najzwyczajniej w świecie dopuszcza się zdrady z Eleonorą. I Artur powiadamia, informuje o tym Stomila. Myśli, że Stomil jakoś ostro na to zareaguje, na romans żony pod jednym dachem, tak? I nawet próbuje podpowiedzieć Stomilowi, daje mu rewolwer, żeby poszedł tam do tej sypialni i zabił Edka. Ale Stomil nie chce się na to zgodzić, bo nie chce doprowadzić do tragedii, do dramatu rodzinnego. Ojciec rozszyfrowuje plan Artura i nie chce się na taką zemstę, na taką tragedię zgodzić. Twierdzi, że w świecie bez hierarchii wartości tragedia jest przecież farsą. Więc zdeprawowany Artur przejmuje inicjatywę i rewolwerem wymusza na Eleonorze przedślubne błogosławieństwo dla niego i dla Ali. Tyle jak chodzi o akt drugi. Młodzi otrzymują błogosławieństwo i Artur ma nadzieję, że tym ślubem odzyska normalną rodzinę, bo uważa, że ten ślub to jest właśnie taki jakby zwyczaj, konwenans, jakby forma, która wszystkich będzie odtąd trzymać w ryzach, na swoim miejscu i nastanie dawny ład, dawna hierarchia, dawny porządek rodzinny, moralny. Czyli potrzebna mu była forma. To jest to, z czym walczył Gombrowicz w Ferdydurce i z czego chciał się uwolnić Józio, początkujący pisarz w Ferdydurkę, przypominam. To tutaj mamy zabieg odwrotny. I następnie mamy akt trzeci, czyli ostatni już. Wiele się zmieniło. Bardzo zwracają naszą uwagę didaskalia, gdyż przypominam, że w tym akcie trzecim ma dojść do ceremonii zaślubin młodych, czyli Artura i Ali, ale
jeżeli chcemy przyjrzeć się wyglądowi mieszkania tej rodziny, to miło nas zaskoczy wygląd ten, gdyż nie ma ani śladu poprzedniego bałaganu. Wszystko jest na swoim miejscu. Mamy klasyczny mieszczański salon sprzed półwiecza. Wszystko jest uporządkowane, niepotrzebne rzeczy zostały usunięte. Katafalk wprawdzie stoi dalej, ale jest przykryty materiałem, nakryty serwetkami, zastawiony jakimiś bibelotami. Wygląda jakby był kredensem, a nie katafalkiem, co jest ważne. Również bohaterowie są ubrani odświętnie, tak jakby się wybierali na ślub, czy na takie tradycyjne wesele. Są elegancko ubrani, bo na przykład wszyscy są elegancko ubrani tak odświętnie, starodawnie, jak z XIX wieku, jakbyśmy weszli na chwilę do, nie wiem, salonu państwa Łęckich w lalce Bolesława Prusa, ponieważ za chwilę będą pozować do zdjęcia, które będzie im robił Eugeniusz. Ubrany jak dawniej w czarną jaskółkę, elegancko. Najbardziej jest zdenerwowany, najbardziej ten ubiór krępujący, taki ścieśniający i duszący go, najbardziej przeszkadza ten ubiór Stomilowi, bo Stomil niestety wreszcie się musiał pozapinać. Ma nie tylko marynarkę, ale i kamizelkę i ten gniotący go ciasny kołnierzyk. Nie jest zadowolony. Eugenia z kolei, czyli babcia, siedzi na sofie w długiej, ciemnoszarej czy brunatnej sukni, zapiętej bardzo wysoko pod szyję, w koronkowych mankietach, koronkowym żabociku, w czepku. Trzyma binokle, jakoby coś miała czytać. No, wygląda na taką starodawną, typową, elegancką babcię, dobrze szanującą się, prawdziwą staruszkę. Artur chciał, żeby taka była. Wszyscy razem pozują wspólnie do zdjęcia. No tak jak mówię, najbardziej cierpi Stomil, który ciągle się poprawia. Jest w garniturze piaskowym, za ciasnym, bo to są wszystko jakby ubrania przyniesione ze strychu, przykurzone, przyżółknięte, stare, z minionej epoki, które miały jakby nadać ten porządek i trzymać wszystkich w ryzach. Artur jest zadowolony z całej tej sytuacji. Wszyscy się przygotowują do ceremonii ślubnej. Jednak przygotowania zostają przerwane przez niespodziewane wtargnięcie Artura. I Artur jakby nie jest sobą, ponieważ jest, wygląda i mówi, zachowuje się, jakby był pijany. Okazuje się, że jest pijany z rozpaczy, gdyż zdał sobie sprawę, że nie ma powrotu do przeszłości. Twierdzi, że sama forma, czyli sam ten ceremoniał zaślubin, to za mało, żeby odzyskać dawny porządek. Że nie ma jakby w tej, że ta forma w środku jest pusta, nie ma treści, nie ma zawartości, nie ma idei. Sama forma to za mało. I on twierdzi, że potrzeba im idei, czyli jakiejś mądrości, jakiejś złotej myśli, jakiejś filozofii, która by zespoliła wszystkich, która by uratowała. Sama forma nie zbawi świata. Potrzebna jest idea, tak mówi Artur dosłownie. I on to odkrywa i jest załamany. Szuka pomysłu, szuka tej idei. Jest nieszczęśliwy, jest zrozpaczony.
zaczyna myśleć, co by było tutaj taką kwintesencją, taką główną wartością, która by scementowała tę rodzinę, która by zjednoczyła wszystkich i przywróciła dawny ład. I tam mu domownicy podpowiadają. Ktoś mówi Bóg, no ale on twierdzi, że ta wartość już była i już się wypaliła. Ktoś podpowiada, że może śmierć. O, i ta wartość Arturowi się spodobała. Twierdzi, że to wspaniała wartość i postanawia jakby natchnąć się i iść w tym kierunku za tą podpowiedzią. Pada jeszcze inna wartość, która zostaje też podpowiedziana mu przez Edka, mianowicie postęp. No i Artur pyta Edka, cóż to jest ten postęp, no ale dostaje taką lakoniczną, nic nie mówiącą odpowiedź. Postęp, czyli przodem do przodu. W końcu te ich rozważania, dywagacje przerywa niespodziewana śmierć Eugenii. Mianowicie babcia nie wytrzymuje już tej presji w domu, już jest zmęczona tym wszystkim i próbuje wszystkich poinformować, że ona się idzie położyć na katafalk, czyli dobrowolnie, że się źle czuje i że ona umiera. Umiera na ich oczach. I tak jakby za ich przyzwoleniem, bo nie robi to na nikim wrażenia. Nikt się tym nie przejmuje. Oni myślą, że babcia udaje. A babcia naprawdę kładzie się na ten katafalk. Eugeniusz mówi, jak to umiera? My tu mamy ważne sprawy. Oni są wściekli, że babcia sobie taki termin znalazła śmierci. Eleonora mówi, słyszy mama? Eugenia, pomóż mi. Nikt nie chce na nią zwrócić uwagę. Niechże mama nie dziwaczy, przecież dzisiaj dzień ślubu. Chce mama wszystko zepsuć przez jakąś śmierć? No i Arturowi się ta myśl, ta idea śmierci spodobała bardzo, ale niestety babcia jak postanawia, tak też robi. Mówi jeszcze, nie rozumiem was, jesteście tacy inteligentni, a jak tylko człowiek chce zrobić coś tak zwyczajnego jak zgon, to wszyscy się dziwią, co za ludzie. No i niestety dochodzi do tej śmierci babci. Ostatecznie jednak Artur, który zajęty jest tą swoją misją, babcia umiera, na nikim to nie robi wrażenia. Artur postanawia wybrać władzę, czyli jak mówi, bunt w formie porządku. To ma być jego idea, władza. I ta jego władza Artura przypomina nam trochę władzę w dawnej monarchii absolutnej. Tak, bo Artur jest takim dyktatorem, rozkazuje, jest apodyktyczny, chce być głową rodziny, chce rządzić, chce zająć miejsce Stomila, czyli ojca, który nie spełnił się w swojej roli. Ale niestety wyznanie Ali, burzy cały plan Artura, ponieważ Ala wyznaje Arturowi, że zdradziła go z Edkiem. I to powoduje u Artura szok, zdziwienie. Zostaje jakby zbity z pantałyku. Te słowa go paraliżują, słowa Ali. Jak to? On tego nie może zrozumieć. On krzyczy, on jakby zaczyna płakać, wpada w szał,
W ogóle to do niego nie dociera, nie rozumie, jak ona mogła to zrobić, absolutnie, Ala. No a ona się tłumaczy, że przecież on ją naprawdę nie kochał, on jej nie proponował tego małżeństwa z miłości, nawet nie z rozsądku, ale dla zasady, żeby uratować rodzinę. To miała być taka forma, która miała przywrócić dawny porządek, więc oni się tylko tak umówili, to była taka umowa, to nie było na poważnie. Więc skoro on ją nie kochał, no to ona pozwoliła sobie na taki skok w bok, wzorując się na jego matce, na Eleonorze. Zresztą obydwie wcześniej pozwoliły sobie na taką pogawędkę właśnie na temat tego ślubu, bo tam Eleonora ją przepytuje, czy aby ona na pewno chce poślubić tego Artura. Obydwie porozmawiały sobie na temat Edka też i wyraziły takie swoje uwielbienie dla tego typka. Eleonora mówi, zacytuję: o, Edek jest taki prosty jak samo życie, brutalny, ale w tym właśnie jego wdzięk. Nie ma kompleksów. Działa odświeżająco, on umie chcieć naprawdę, chcieć pięknie. Kiedy siada, siedzi jak samo siedzenie, zwyczajnie, lecz dogłębnie. Kiedy je albo pije, jego żołądek staje się symfonią natury. Lubię patrzeć, jak on trawi, prosto i szczerze. Doznaje wtedy prawdziwej rozkoszy obcowania z żywiołem. Czy zwróciłaś kiedyś uwagę, jak on cudownie poprawia sobie spodnie? W tym geście jest po prostu królewski. Stomil też ceni autentyczność. Czyli obydwie panie sobie porozmawiały i właściwie to spowodowało, że Ali ten Edek zaczął się podobać, że taki był kuszący i ponętny i taki obleśny. Jej się to zaczęło to podobać pod wpływem tego, że Eleonora zwróciła jej uwagę na Edka. No ale niestety Ala zaskoczyła Artura, zepsuła mu cały jego plan. I tym, że zdradziła go z Edkiem. I słowa te sparaliżowały Artura. I on po prostu, Artur w tym momencie wypada ze swojej roli. Jakby cała ta jego misja, ten cały plan, to jego apostolstwo, to wszystko wali się. I wykorzystuje ten moment słabości Artura, który przecież chciał dobrze, może siłą, może w sposób apodyktyczny, ale chciał dobrze, bo chciał tę rodzinę sprowadzić na dobre tory, ale wykorzystuje tę jego słabość psychiczną i fizyczną, to jego osłabienie wykorzystuje Edek, który zabija Artura. Zabija Artura, razem tutaj tworzy parę z Eugeniuszem. Eugeniusz staje się takim podnóżkiem Edka, jest jego takim lokajem, można powiedzieć, takim pucybutem, podporządkowuje mu się bezsprzecznie. Wcześniej zresztą Artur chciał się Eugeniusza pozbyć, nawet chciał go zabić, więc teraz Eugeniusz woli już służyć Edkowi. No, zabija Artura, co wystraszyło jego rodziców. W międzyczasie też Stomil się źle poczuł, tak jakoby przechodził zawał serca, czego się wystraszyła matka, czyli Eleonora. Także cała ta rodzina zaczyna się walić. I osobą, która przejmuje władzę w sposób taki brutalny i osobą, która staje się tyranem w sposób taki bezczelny, jest właśnie Edek. I sztuka kończy się tragicznie. Kończy się tańcem. Tańcem Edka z Eugeniuszem. Co jest ciekawe, że Stomil osłabiony, zmęczony i wystraszony wypowiada takie sakramentalne na koniec zdania.
Zdawało mi się, że to międzyludzkie rządzi nami i za to ludzkie mści się, zabijając nas, ale widzę, że to tylko Edek. Na samym końcu Eleonora i Stomil wychodzą, trzymając się pod ręce. Ala również idzie za nimi. Eugeniusz czyści też buty Edkowi. Kiedy Artur już nie żyje, to Edek zdejmuje z Artura marynarkę i ubiera ją na siebie, chociaż jest na niego trochę za ciasna. To jest takie symboliczne, że on przejmuje władzę. Jest zwycięzcą na tym pobojowisku rodzinnym. Przynosi Eugeniusz na rozkaz Edka magnetofon i włącza tango. Bardzo głośne tango, la comparsita, i obaj zaczynają tańczyć, ale to jest taniec, w którym prowadzi Edek. Także właściwie ten dyktat rodzinny należy do tegoż typka, jakim jest Edek. Edek staje się panem, a parobkiem wiernopoddańczym zostaje Eugeniusz. I jak czytamy na koniec, jeszcze przed opadnięciem kurtyny, Edek prowadzi, tańczą Eugeniusz siwy, dostojny w czarnym żakiecie, w sztuczkowatych spodniach z czerwonym goździkiem w butonierce, Edek w zbyt ciasnej marynarce Artura, z rękawów za krótkich, wystają jego potężne ręce, obejmuje Eugeniusza w pół. Tańczą klasycznie, z wszystkimi figurami i przejściami tanga popisowego. Tańczą, dopóki nie spadnie kurtyna, a potem jeszcze przez jakiś czas słychać la comparsita, nawet kiedy zapalą się światła na widowni przez głośniki w całym teatrze i kurtyna opada.